Cześć kochani, witamy was w kolejnym vlogu. Właśnie jedziemy z Kacprem do salonu odebrać paczki. Wracamy ze szpitala i słuchajcie, od 3 dni biegamy po szpitalach. Głównie to Kacper, ja tylko przez 2 dni byłam jego szoferem. Kacper podczas spaceru na Morskie Oko coś sobie uszkodził w stopach. Okazało się, że skręcił sobie... co? Stawy skokowe, mam tak, oderwane staw skokowy. Skręcone 2 stawy skokowe, ale tego tak nie odczuwam szczerze. No i tak po prostu wyszło, że spuchły mu nogi, pojechaliśmy skontrolować, tak się okazało. I od 3 dni jeździmy od trzech. Dzisiaj jest trzeci, bo ciągle coś nie tak. W pierwszy dzień, w poniedziałek, Kacper wysiedział pół dnia w szpitalu, żeby zrobili mu rentgen, no i dowiedział się, co mu jest. Okej, przesiedział. Na drugi dzień rano pojechał po ortezy, które mają mu usztywniać to miejsce, które jest tam skręcone, naderwane. No i okazało się w sklepie medycznym, że lekarz źle wypisał receptę. Kacper pojechał wczoraj raz jeszcze do tego lekarza. Okazało się, że go nie ma. Dostał info, że ma przyjechać dzisiaj, więc między 8 a 12 byliśmy o 10, no i lekarz podobno operuje, także naprawdę mamy zamieszanie, ale teraz lecimy do salonu odebrać jakąś paczuszkę, bo coś do mnie przyszło. Paczka odebrana, jedziemy teraz jeszcze do Rossmana, bo i tak czekamy dalej na lekarza, żeby odebrać tą receptę. I w Rossmanie musimy kupić kropelkę, a ja jeszcze podejdę na promocję kosmetykową, bo myślałam nad 2 produktami, których nie mam, a chciałam przetestować, może akurat będą. Oprócz kropelki kupiłam mój ulubiony żel do brwi, to już moje chyba 4 opakowanie, ten z Bourjois. I taką kredkę, którą widziałam w wielu poleceniach dziewczyn na YouTubie odnośnie promocji w Rossmanie. Kredka z Altery, wzięłam najjaśniejszy kolor light brown. Zobaczymy, czy będzie spoko. Kupiłam jeszcze takie kapsułki z Serf. Były akurat teraz na promocji 40% i wychodziło za jedną kapsułkę 50 groszy, chyba 54 grosze, a normalnie kapsułka kosztuje około 150 na sztukę, także zobaczymy, spróbujemy. Mam nadzieję, że będą ok. Akurat mi się kończą te, które mam aktualnie w domu, więc zobaczymy. Dajcie znać w ogóle, czy polecacie, bo były jeszcze do białego prania. Wzięłam tylko do koloru. Od razu po Rossmanie pojechaliśmy pod szpital i zajęło mi 1,5 godziny siedzenie i czekanie w szpitalu, aż doktor zejdzie i dosłownie przez minutę wpisze Kacprowi do recepty to, co powinien wpisać wcześniej. Okej, wyczekałam się, wróciłam już teraz do auta i jedziemy prosto do sklepu medycznego, żeby Kacper już założył tą ortezę, no bo kurde, jak to by się tak ciągnęło kolejne dni, no to chyba ta orteza nie miałaby w ogóle sensu. Nudziło ci się czekanie na mnie? Nie, ściągnąłem sobie grę. Aha. Może co sobie pomyślą, że mam 2 nogi skręcone, a prowadzę. Tak, ja sam byłem zdziwiony, że mam 2 nogi skręcone, bo ja z tymi nogami skręconymi zszedłem z Morskiego Oka 10 km do samochodu i potem. No, dzisiaj jest o wiele lepiej. Dzisiaj nie? Jest o wiele lepiej, no i wracałem potem, nie wiem, mamy 250. Nie, ale nie masz 2 nóg skręconych, tylko masz 2 torebki stawowe. 2 stawy skokowe są skręcone i naderwane, czy jakoś tak. No, także jakbym nie mógł prowadzić, to bym nie prowadził. Tak, ja wcześniej prowadziłam, jak cię bardzo bolało. Tak, jak jechaliśmy do szpitala. Jak jechaliśmy do szpitala, to był dramat, ale jak z Zakopanego wracaliśmy, to ja prowadziłem i był luz. Zobaczcie, Kacper jest ostrzyżony, był wczoraj u Barbara, także daje radę, mimo to, że ma te nóżki chore. Dokładnie. Przychodzimy do domu i zakładamy, co? Zakładamy. Nie jest najgorzej. Było wcześniej gorzej. Mamy, zobaczcie, to są takie ortezy dla sportowców. Tak, mój Kacper jest taki sportowiec, tak, że dostał ortezy dla sportowców z panem z piłką. Ale tu zbierci, jedziemy po coś do jedzenia. Tak? Tak, to po coś jedziemy zrobić obiad. Nie, ja będę coś jadł, ty będziesz chodziła i jadła. Stwierdziłam, że najszybszą opcją obiadu będzie zrobienie chili con carne, bo naprawdę to się robi momentalnie. Także zrobiłam właśnie sos i gotuje mi się jeszcze tylko obok ryż. Osobiście do obiadku uwielbiam zrobić sok pomarańczowy. Wyciskam po prostu zwykłej takiej mechanicznej, ręcznej wyciskarce. Kilka pomarańczy na 2 szklaneczki soku pomarańczowego jest super, a no mówię, no smakuje zupełnie inaczej niż taki z kartonu kupiony w sklepie. Taki soczek, to jest po prostu pyszotka. Taka szklanka z 3 pomarańczy. Robiłam 2 szklanki, więc zrobiłam już 6. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam. Zjadłam obiad, chwilę odpoczęłam po obiedzie i wzięłam się za odłożenie zbędnych kartonów, które u mnie leżą. I naprawdę się tego tyle nazbierało, że teraz będę szła do śmietnika przez całe osiedle jak jakiś po prostu, nie wiem, śmieciarz. Mam tyle rzeczy do wyrzucenia. Pokażę wam. Część pierwsza, część druga i jeszcze
Tam są kartony. Nie wiem, jak się zabiorę za jednym razem. Wróciłam. Udało mi się wynieść wszystkie rzeczy za jednym razem, ale dwa razy wszystko mi się rozsywało i zbierałam na chodniku na wieście przed śmietnikami. No ale tak czy siak udało się wynieść. A pewnie zastanawiacie się, czemu tego nie wzięłam. Nie wzięłam tego, bo jednak zapomniałam, że tu nie dałam śmieci, tylko miałam tutaj przygotowane rzeczy, które muszę wziąć do biura. Także pomyliło mi się, pokazując wam wcześniej, to zostaje i to będzie szło ze mną, jak będę szła do biura. W łazience czeka na mnie jeszcze torba z pędzlami do mycia i zaraz się za to wezmę. To jest chyba w ogóle już tradycja na moich vlogach, że prawie na co drugim vlogu myję pędzle, no ale to przez to, że nagrywam sporo makijaży, no i te pędzle szybko się brudzą. A nie ukrywam, że ostatnio trochę się zdziwiłam, ponieważ jak napisałam na stories, że ja myję pędzle codziennie i że codziennie powinno się myć pędzle po każdym użyciu, to wiele osób mi odpisało DM na tą moją relację, że nie, że oni nie myją pędzli codziennie, że myją raz na miesiąc, albo nawet rzadziej. Nie polecam tego robić, bo chodzi po prostu o higienę, o to, że codziennie nakładając tym samym pędzlem produkt na twarz, nakładamy na twarz bakterie, a także kurz. Także no nie polecam tego robić, bo przez to na przykład możecie mieć problemy z cerą. Okej, pędzelki umyte pięknie. Powiesiłam jeszcze przed chwilką pranie. Czarne pranie. I zaplątała mi się w ogóle gdzieś jedna skarpetka. Możliwe, że Kasper gdzieś po prostu zostawił w któryś spodniach i została, ale na szczęście nie zafarbowała, także spoczko. Ładnie sobie schnie, już co prawda zaszło słońce, no ale przez noc sobie tutaj na suszarce, bo będzie i rano pewnie będzie suche. I kochani, wczoraj po posprzątaniu, po powieszeniu prania już nic się wielkiego nie działo, więc nie nagrywałam. Także mamy kolejny dzień, właśnie zrobiłam sobie śniadanko, zrobiłam sobie sałatkę z kapustką pekińską, pomidorkiem, kukurydzą, majonezem, solą i pieprzem. Tak się to prezentuje, jeszcze nie pomieszałam, także biorę się za pomieszanie, do tego chlebek i wcinam. I słuchajcie, oto mój balkon. I dzisiaj na tym balkonie będą stały rzeczy do siedzenia na nim, ponieważ dzisiaj przyjdzie mi kurier z zamówieniem, z bujakiem i z leżakiem. I powiem wam, że cieszę się z tego bardzo, bardzo, bardzo. Mamy coraz więcej ciepłych dni i ja od zawsze, od dziecka mieszkałam w domu. Brakuje mi trochę tego wyjścia na taras, na ogródek. Także jak tylko dzisiaj przyjdą rzeczy na balkon, to porozkładamy je i będzie można sobie wieczorkami siedzieć albo z rana przy kawce, przy komputerze pracować na balkonie. Fajnie, przyjemnie. A teraz wezmę się za posprzątanie balkonu, czyli umyję szyby i umyję podłogę. Na dworze, słuchajcie, jest tak ciepło. Ja jestem w dresach, w długim rękawie i powiem wam, że po prostu jestem mokrusieńka po tym wymyciu balkonu. Powiesiłam teraz pranie, pięknie pachnie, jest akurat fajnie mocno wilgotne, przez co taka delikatna bryza tutaj leci do mieszkania, jak wieje wiatr. Ale powiem wam, pogoda mega. I mamy to, właśnie przed chwilką zadzwonił do mnie kurier, żebym zeszła na dół po rzeczy. Zadzwoniłam szybko po Kacper, żeby przyjechał i pomógł mi wnieść wszystkie rzeczy. Mamy bujak, mamy leżak, mamy stolik okrętowy, mamy parasol, ale myślę, że dopiero w kolejnym vlogu pokażę wam takie urządzanie balkonu. Dzisiaj tylko to odfoliujemy, no i zobaczymy, jak to w ogóle rozmieścić, jak to poustawiać, żeby było spoko i żebyśmy mieli miejsce też wejść, bo nasz balkon jest dość mały, niestety. Pierwsza rzecz, nierozłożony jeszcze parasol. Zobaczcie, on będzie wyglądał w ten sposób. Taki 3-metrowy duży parasol, który ma ten stojak po jednej stronie, nie jest taki klasyczny, że idzie przez środek. Oto on. Tutaj jest taki duży rozkładany leżak, na którym można siedzieć jak i leżeć. Fajnie, taki wydawał się wygodny na stronie. Zobaczymy. Tutaj pierwsza część, druga część tego oto bujaka, który już czeka na balkonie. Nie miałam miejsca w mieszkaniu, więc ulokowałam go w tym miejscu. Może otworzę balkon. Kolejna rzecz, która przyszła do nas, to stoliczek. Na razie pokazuję wam tutaj, jak mówię, bardzo roboczo, bo tutaj suszy się pranie. Złożyłam sobie go już sama, był bardzo prosty do złożenia, bardzo fajnie wygląda, jest mały, zgrabny i taki, że kawkę, ciasteczko się postawi. No i tutaj leżak, czyli druga rzecz do siedzenia, do bujania się. To jest taki leżak deluxe, grafitowy.
On jest fajny, bo jest rozkładany również na pozycję leżącą i wtedy nogi są podparte od dołu. Słuchajcie, jeszcze tak między balkonami będą idealne na balkon wieczorkami świece, które jakiś czas temu dostałam. Najpierw dostałam same świece. A nie, chyba nawet tą kupiłam sobie sama kiedyś. No, tą chyba kiedyś kupiłam sama. Ale tak, te dostałam świece. A później jeszcze firma Świecoholik dosłała mi woski. Mają teraz też kominki na swojej stronie i wysłali mi 5 zapachów wosków. Tutaj mam Black Coconut, tutaj mam jakiś taki Night, tutaj mam Warm Cashmere i Pink Sense, a tutaj miałam jakiś taki Angel. On przepięknie pachnie, jak na razie, jak widzicie, mam tylko ten rozpuszczony. Skończy się ten, to będę palić następne woski. Informacja, mam kod rabatowy na kominki z najnowszej kolekcji, wszystkie 20% taniej, jakbyście chcieli skorzystać. No, a z moich ulubionych świec polecam Megaton. To jest ta taka skwiercząca, która w trakcie palenia, tak jak kominek się zachowuje i tak, taki odgłos wydaje, bardzo ładnie pachnie. Bardzo też lubię tą kawową, Country Candle Coffee Shop. I jeszcze bardzo ładnie pachnie świeże pranie. To są moje 3 ulubione. Ta, powiem wam, bardzo tak słabo pachnie. Bardzo delikatnie, to jest jakiś taki zapach Sunny Daydream i ona tak bardzo, bardzo delikatnie pachnie. Ale te 3 uwielbiam. No i tak jak mówię, ten wosk Angel również jest subcio. Także jak macie ochotę zamówić świeczki Yankee Candle albo Country Candle, albo te Woodwick, bądź jakieś woski, kominki, to możecie właśnie wbijać na stronę Świecoholik. Mają Instagram, mają stronę, więc tam ich znajdziecie. Dobra kochani, ja biorę się za rozkładanie tego wszystkiego, ściąganie folii i mniej więcej umieszczanie już powoli na balkonie, ale wy zobaczycie to w kolejnym vlogu. Teraz się już z wami żegnam i widzimy się zapewne za około tydzień na kanale Klatek z Vlog, także subujcie, jak nie chcecie przegapić. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie. Buziaki!